Mały pokój zamiast biurka, w nim czarny stół. Przypominam sobie chłopca, który malował znów. Rozłożona gama barw, szukał radości w kolorach. Tak spędzał dnie i nie mówił ani słowa. Nie miał super zabawek, tworzył postacie na karty. Już jako dziecko odnalazł sobie pasję. Po jakimś czasie zrozumiał, że to terapia. Gdy za ścianą na stole stały kieliszki i flacha. Nie mógł już tego znieść, zamykał drzwi. Uciekał w świat sztuki, tworząc kolejny szkic. Odnalazł duszę, która mówiła przez każdy obraz. Sztuka, życie to był po prostu kontrast. Tworzył kompozycję, jak widzi świat. Często był czarno-biały, pozbawiony wszelkich barw. Swoje marzenia rzucał na pierwszy plan. Tworzył przy małej lampce, którą przed sobą miał. Życie to obraz, dobierasz barwy sam. Szkice to marzenia, tak tworzysz pierwszy plan. Od nas zależy, ile włożymy w to serca, aby ukazać pik do naszego wnętrza. Życie to obraz, dobierasz barwy sam. Szkice to marzenia, tak tworzysz pierwszy plan. Od nas zależy, ile włożymy w to serca, aby ukazać piękno naszego wnętrza. Jeden z kątów pokoju zastępował pracownię. Rozkładał materiały, gdy już zachodziło słońce. Płynnymi ruchami kreślił linie na kartce. Tworzył szkic, pobudzając wyobraźnię. Czuł euforię, rzucając każdym kolorem. Zmienne emocje nie do opisania słowem. Zdolność tworzenia, wyczucie proporcji kształtu. Wyostrzone zmysły przy wyborze wariantu. Być jak Da Vinci, choć daleko do mistrza. Tysiące dzieł, a z nich długa lista. Miał wiele cech, odporność na krytykę. Miał to w sobie, szlifował swą technikę. Piękne uczucie, dać podpis na tym, co stworzysz. Sam to poczujesz, gdy serce w coś włożysz. Interpretować sztukę trzeba pomału, bo nie każdy potrafi wyczytać z obrazu. Życie to obraz, dobierasz barwy sam. Szkice to marzenia, tak tworzysz pierwszy plan. Od nas zależy, ile włożymy w to serca, aby ukazać piękno naszego wnętrza. Życie to obraz, dobierasz barwy sam. Szkice to marzenia, tak tworzysz pierwszy plan. Od nas zależy, ile włożymy w to serca, aby ukazać piękno naszego wnętrza.